Oh, cześć, tutaj Brzezik, poranna kawa. Dzisiaj pokażę wam, no nietypowy odcinek, bo 6 sposobów na idealnego naleśnika. I zaprosiłem do tego odcinka idealnego gościa, bo to jest moim zdaniem mistrz świata w naleśnikach. Przedstawiam wam Mateusza Włodarczyka. To jest gość, który zawsze robi świetne naleśniki i nam pomoże. Siema. Siema, Mati. Siema. No słuchaj, może zanim zaczniemy, zanim pokażemy te 6 sposobów na idealnego naleśnika, przedstaw nam złote rady, co robić, by naleśnik był idealny. Dobra, to przede wszystkim naleśnik musi ładnie wyglądać, bo jak nieładnie wygląda, to nie jest dobry. No i przede wszystkim musi być ładnie zrobiony i z wyczuciem. No dobra. No to chyba takie zrobimy. Zanim zaczniemy, zamieńcie ten czerwony przycisk na szary. O, dokładnie tak. O, dobrze, dobrze. No i dobra, może przejdźmy na boisko. A tak, by the way, to co to za śmieci tutaj zostawić? Co jest? Dobra. Weź to, nie, weź. Jak zwykle nie posprzątałem. No kurde, no. Dobra. Dobra, słuchajcie, już jesteśmy przebrani, do boiska zostało nam 400 metrów. Czekaj, co jest? Co tu się dzieje? To jakiś meeting. A wy jesteście freestylerami? Wygracie freestyle? Czy jesteśmy na miejscu meetingowym w Warszawie, gdzie wszyscy freestylerzy się spotykają? Spotykają? Nie, spotykają. Spotify. Dobra, to... Spotify'ają się freestylerzy. Dobra, Mate. Zawsze. To tutaj nagramy poradnik. Dobra, niech to zostaniemy tu. I zaraz włączymy do harcenia. A poradnik do czego? A zobaczysz! No dobrze, dla tych, którzy nie wiedzą, naleśnik, czyli pancake, to trik we freestyle futbolu polegający na odbiciu piłki stopą, która przylega do ziemi. Szczegółowy poradnik do naleśnika jest w naszym filmie w linku po prawej stronie ekranu. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam 6 ciekawych połączeń do tej ewolucji. Pierwszy sposób na naleśnika. Myślę, że większość początkujących powinno sobie z tym poradzić. Kiedy piłka odbije się od stopy, poczekaj ułamek sekundy i wykonaj kółko w out tą samą nogą. Musicie pamiętać, by w trakcie wykonywania pancake'a stopa musi mocno przylegać do ziemi, a zewnętrzna jej część musi być wysunięta maksymalnie do góry. Po odbiciu się piłki podnieś momentalnie nogę i zrób kółeczko wokół piłeczki. Następny trik to trudniejsza wersja poprzedniego. By wykonać to połączenie, dobrze jest potrafić wykonywać achtatwa. Czy chcecie może poradnik do achtatwa? Odezwijcie się w komentarzach. Ale wracając do tego połączenia. By je wykonać, musicie, tak jak robiliśmy to w poprzednim połączeniu, tylko że dodajemy jeszcze jedno kółko. Pancake'a musicie wybić wysoko, a po wybiciu jak najszybciej wyskoczyć do dwóch kółek. W życiu. Dzięki Mateusz, to dzięki temu poradnikowi. Kolejnym połączeniem będzie coś trudnego. Jest to taki pancake'owy new sheet. By go wykonać, musicie mocno wygiąć staw skokowy i odbić piłkę od wewnętrznej strony, robiąc jednocześnie krosowe przełożenie drugą nogą. Uważajcie, nie przesadźcie z wyginaniem tego stawu skokowego, nie nabawcie się ciężkich kontuzji. Po wykonaniu pierwszej fazy tego triku odbij piłkę piętą do góry i dokończ obrót. Ciężki orzech do zgryzienia. Czwartym połączeniem w tym odcinku będzie kreatywne, aerowe zagranie. Wykonaj wysokie kółko, a potem tą samą nogą wykonaj pancake'a, zawijając ją za drugą nogą. Bardzo efektowne i powiem wam, że nawet nie trudne połączenie. Świetnie będzie wyglądać na koniec komba. Ostatnie dwa zagrania, jakie pokażemy w tym odcinku, to będą przejścia. Pierwsze z apera do era, czyli do kapek. Kiedy masz piłkę na nextolu, przepuść ją na bark i upuść w stronę pięty. Stopę musisz postawić na palcach, a piętę wystawić najwyżej jak się da. Stopa powinna stać sztywno, a piłka idealnie się od niej odbić. Voila! Ostatnim zagraniem będzie przejście z era do stylu sit down. Po wybiciu piłki do góry, wląduj z nią, usiądź i wystaw stopę, wykonując pancake'a. Efektowne i proste.
No dobra, no to było 6 naleśników od nas, no głównie od Mateusza, czyli naszego mistrza naleśników. Mam nadzieję, że po tym odcinku będziecie mistrzami kulinarnymi. Jeśli dzięki temu poradnikowi nauczycie się jakiegoś naleśnika, to możecie wejść na naszą grupę facebookową i pochwalić się swoimi jakże pysznymi naleśnikami. Ja za każdego naleśnika daję serduszko. No, słuchajcie, serduszko od mistrza naleśnika, no to nie byle co. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało, że naleśniki wam się spodobały, były naprawdę dobre. No i co? I po prostu je... trenujcie. Tyle, nasze motto, po prostu trenujcie. Dokładnie. Dobra, no to idziemy na meeting, pobawić się z freestylerami. Jeśli jesteście z Warszawy, podajcie tutaj. Tutaj się umawiamy na meetingi freestyle'owe. Ja przyjeżdżam prosto z Łodzi. No i... ja tu mieszkam. No. Umawiamy się na meetingi właśnie na naszej grupie facebookowej, o której mówiłem, więc zapraszam jeszcze raz, grupa JF w opisie. I na razie, idziemy. Eldo. Eldo, właśnie. Eldo, naleśnik. Cześć. Cześć. Gramy!